Pamiętacie, jak jakiś czas temu na podsumowaniu mówiłem wam, że mam pomysł, jak ten medal jakby upamiętnić, to znaczy zaprezentować. Bo dostałem go po prostu o tak, jedynie w takiej czarnej takiej torebeczce i nic więcej. On nie ma miejsca na zawieszkę, więc co? Rzucić go, żeby tak leżał? No. Kiepsko, no ewentualnie mógłbym tutaj przylepić na taśmę dwustronną, ale mówię nie. Trzeba jakoś go zaprezentować i to godnie go zaprezentować, żeby ktoś kiedyś otworzył i zobaczył, że kurczę, takie opakowanie to gość musiał się naprawdę postarać o ten medal, że to było jednak wyzwanie. Ale tak naprawdę chcę po prostu go w coś wsadzić, w jakieś opakowanie. Więc co? Jakieś pudełko. No i zacząłem grzebać w internecie, czy są jakieś gotowe pudełka, żeby kupić. Oczywiście nie ma. Widziałem jedno na zamówienie. Próbowałem dojść, kto takie coś produkuje. Niestety chyba firmy albo osoby prywatnej nie ma. Trudno mi powiedzieć. Po prostu nie znalazłem. Chciałem po prostu zwrócić się, kupić i tyle. Okej, nie ma. Mówię, dobra, wezmę coś podobnego, zaprojektuję, stworzę. No i zaprojektowałem. Wysłałem projekt do firmy. Firma się nazywa Wypaleni. Po prostu tak się nazywa. Oczywiście, ja sobie tu w międzyczasie będę otwierać, bo jest zapakowane i mówić. Nic za darmo tego nie dostałem. To nie jest sponsorowany materiał. Normalnie zapłaciłem. Koszt tego, co zobaczycie, to lekko ponad 80 zł wraz z wysyłką. Z firmą dobrze się. Oczywiście, pytanie zadałem iluś tam firmom. Ta firma mi odpowiedziała tak najbardziej sensownie i najbardziej kontaktowa była, dlatego ją. Oj, trudno się ten wyciąga z drugiej strony. Najlepiej się z nią rozmawiało, dlatego ich wybrałem. Co zmieniłem? No, zmieniłem trochę tam czcionki w tym, jakby w tym pierwotnym projekcie, w tej inspiracji w internecie. Zrobiłem tak, poprosiłem, żeby grawer był laserowo, grawery w ogóle laserowo były wypalone, a nie przyklejka taka jakby wycięta. O, ładnie, ładnie zapakowane. No to otwieramy powoli. Kurczę, pierwszy raz taki unboxing robię. Więc tak jak już słyszycie, firma laserowo graweruje. Tutaj rozpal z nami swoją kreatywność, wypaleni. A, i magnesik. Fajnie. Tutaj dziękujemy za skorzystanie z usług. QR. O, też fajne. Okej. Dobra. Lecimy dalej. Jest. Jest. Korona maratonów polskich. Krzysztof Brzesiński. 2022-2024. Pyk. I mamy to. Korona maratonów polskich, są daty, czasy i miejscowości. Tu jest miejsce, a boję się tego, bo musiałem wymiar pobrać i czy będzie pasowało. Pasuje,
Kurczę, pasuje. Ale genialnie. No, zobaczcie. Czy to nie jest super pamiątka? Rewelacja. Powiem tak. Firma zrobiła to na medal. Dosłownie firma zrobiła to na medal. Oczywiście link wam dam do strony. Będziecie mogli sobie podejrzeć tą firmę. Może, jeżeli szukacie takiej inspiracji, to zwrócicie się do firmy. O, jedną literóweczkę widzę. Posłuchajcie. Cofnąłem się do projektu, który dostałem do akceptacji. No i rzeczywiście to jest mój błąd. Nie wychwyciłem, że tam zamiast S to jest R i to puściłem do produkcji, więc to jest mój błąd. Firma mi zaproponowała nawet obniżkę na kolejne pudełko, jakbym chciał to zmienić, ale ja nie ruszam, niech to będzie. To jest tak małe, niewidoczne, że nie ruszamy. Tutaj jedną literóweczkę widzę, no ale dobrze. Trudno, no. Tak musi zostać. Więc jeżeli podoba Wam się taka koncepcja, to link jest w opisie do firmy. Zwróćcie się do nich. Uzgodniłem z tą firmą, że mogę kontakt do nich podać. Wydaje mi się, że fajna pamiątka. Że fajnie to wygląda. Super. Na razie. Hejka. Jeszcze podszedłem do światła i tak mi się wydaje, że te litery to jest tak jakby malowane na złoto. Widzicie? Normalnie złoty kolor tam jest. Przecież deska, drewno nie jest złote, a tutaj normalnie złoty kolor. No ciekawe, jak to zostało zrobione, bo tak na maksa jest precyzyjne, widzicie? Ten złoty w ogóle nie wychodzi. Super to wyszło. A ze środka? Środek też jest pokolorowany. No rewelacyjnie to wygląda. Rewelacyjnie, bo medal jest taki jakby złotawy. I te literki złote super tworzą całość. Jestem naprawdę mega zadowolony i myślę, że jak zrobię koronę półmaratonów, to identycznie sobie zamówię pudełko. Jeszcze raz na razie, hejka.